Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was przepyszne ciasto, przepis na ciasto ze śliwkami na kruchym cieście i pianką bezową. Jeżeli lubicie śliwki i póki jeszcze te śliwki są, koniecznie zróbcie i dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam smakowało, jak Wam się udało. Pycha. Zaczynam od zrobienia ciasta. Mąkę przesiewam przez sito, mąkę mam pszenną. Można ciasto kruche zrobić z mąką krupczatką i pszenną pół na pół. Dodaję cukier waniliowy, dodaję łyżkę cukru pudru i wszystko bardzo dobrze mieszam. Wszystkie składniki oraz proporcje są jak zwykle w opisie pod filmem. Masło musi być bardzo zimne, twarde, prosto z lodówki. Można nawet na chwilę włożyć go do zamrażarki, żeby łatwiej go się ścierało. I ścieram masło na grubych oczkach. Starte masło przesypuję do miski i rozcieram takimi ruchami masło, żeby masło i mąka się połączyły i powstała taka kruszonka. Teraz do kruszonki dodaję żółtka i wszystko bardzo dobrze mieszam, żeby udała się taka kula. Kiedy ciasto już jest wymieszane, uformowane w kule, teraz trzeba go podzielić na dwie części. Ta mniejsza część to jest mniej więcej 1/3 całego ciasta. Zawijam każdą część w folię spożywczą i wkładam do zamrażarki na mniej więcej 45 minut. A po 45 minutach tą większą część wyjmuję z zamrażarki i ścieram na grubych oczkach. Ścieram i wykładam na formę. Formę wyścieliłam papierem do pieczenia. Forma ma rozmiar 25x35 cm. Wszędzie równomiernie rozprowadzam ciasto, delikatnie dociskam łyżką, nie za mocno. W tym czasie piekarnik już jest rozgrzany, bo będziemy podpiekać ten spód i wkładam do rozgrzanego piekarnika 180 stopni góra-dół nasz spód na mniej więcej 15 minut. I póki spód się podpieka, zajmę się pianką bezową. Do misy miksera wlewam białka, cukier i na maksymalnych obrotach ubijam, aż białka zrobią się sztywne, nie będą opadać. U mnie to trwa 10 minut, ale wszystko to zależy od miksera. I kiedy białka już są ubite, dodaję jeszcze łyżeczkę soku z cytryny, łyżeczkę mąki ziemniaczanej i ubijam dosłownie 30 sekund, żeby tylko wszystko się połączyło. I pianka gotowa. Spód pięknie już się podpiekł. Wykładam śliwki na spód i na śliwki wykładam nasze ubite białka z cukrem. Wszystko równomiernie rozprowadzam, a na piankę bezową jeszcze trzeba wyłożyć ciasto kruche. Wyjmuję tą 1/3 ciasta z zamrażarki, ścieram na grubych oczkach i wykładam na piankę, równomiernie rozprowadzam. Piekarnik już jest rozgrzany, 180 stopni, góra-dół i piekę z 45-55 minut, to zależy od piekarnika. Ostatnie 15 minut można wyłączyć grzanie góry i piec w trybie tylko dół, żeby góra nam za bardzo się nie podpiekła. No i oczywiście najlepiej jest kroić, kiedy ciasto całkowicie wystygnie. No ale chociaż poczekajcie jakieś 2 godziny po wyjęciu z piekarnika, bo inaczej bardzo ciężko go się kroi, ono się rozpada, a jak już jest wystudzony, no to wtedy ładnie się kroi i ciacho gotowe. Smacznego wszystkim życzę, przepyszne. Ciacho ze śliwkami leci do mnie, mnie długo nie trzeba namawiać na spróbowanie, ja nie będę przeciągała, tylko od razu będę jadła, tak. Ekstra. Bardzo pyszne ciasto. O, biedna moja figura. Jutro na siłownię. Nie szkodzi. Coś trzeba od życia mieć. Przepyszne ciasto polecam Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć Wam!